Więc słuchajcie, protip. Jeżeli chcecie zastąpić sobie słodycze czymś zdrowym, ale jednak słodkim, to nie polecam cukru, polecam daktyle. I hej, cześć, z tej strony z kanału Kultura Nasza Fajnie, witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie mówić o dwóch powieściach, które bardzo wątpliwe by wyszły kiedykolwiek w Polsce, więc pogadamy sobie o ich angielskich odpowiednikach, o ich angielskich oryginałach i będziemy sobie mówić o Kingdom of Copper, które jest naprawdę bardzo grube i bardzo wielkie. I o Defy Me od Teherach Mafii. I tak, wiem, że Teherach Mafii się jakoś inaczej czyta, jednak ja wciąż będę mówić Teherach Mafii. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tych dwóch książek, to zapraszam. I słuchajcie, zaczniemy sobie od Defy Me. Od Defy Me, dlatego że wiem, że bardzo was ciekawiła ta książka, więc zaczniemy sobie od tego, co was bardziej ciekawi. Jeżeli chodzi o Defy Me, jeżeli chodzi w ogóle o całą serię o Julii, to tak, u nas w Polsce wyszły trzy pierwsze części tej serii, czyli Dotyk Julii, Sekret Julii i coś jeszcze Julii. Nie pamiętam co. Te trzy części wyszły. No ale autorka, czując, że potrzebuje ta książka, potrzebuje ta seria rozwinięcia, potrzebuje ta seria jeszcze kolejnych części, doszła do wniosku, że w takim razie ona weźmie się za siebie i napisze kolejne trzy części. No i jedną już wam recenzowałam na kanale, jest to Restormi. No a kolejna, czyli piąta część, to Defy Me. I mówiłam wam w recenzji Restormi, czyli czwartej części, mówiłam wam o tym, że ta seria potrzebowała kolejnych części. Ta seria potrzebowała tego, by ją jeszcze bardziej rozwinąć, by dokończyć pewne wątki, by pewne wątki wyjaśnić. I jestem naprawdę mega w niebo wzięta, że autorka to zrobiła. Jednak po przeczytaniu Restormi byłam zakochana. Powiedziała mi: Jezu, jak świetnie, że to wróciło, ale świetnie, że autorka tak podeszła do tematu, ale świetnie, że tak rozwinęła. Po Defy Me zadaję sobie pytanie, czy na pewno tak jest. Ponieważ Defy Me nie spełniło moich oczekiwań. Spodziewałam się w ogóle, że Defy Me będzie tak dobre jak Restormi, że po prostu skończy się właśnie takim cliffhangerem, że skończy się w tak zarąbisty, w tak mega sposób, w tak magiczny, świetny sposób. I do tego jeszcze całe rozwinięcie Restormi, w ogóle rozwinięcie tej fabuły, to przyciągało. A Defy Me było lekkie. Defy Me było, że tak powiem, statyczne. Nie miałam czegoś takiego jak normalnie przy książkach Teherach, że miałam takie, wiecie, podbicie ciśnienia, że byłam taka: o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, co ona wymyśli na kolejnej stronie. Nie, w Defy Me to było takie właśnie proste, takie kompletnie moje serce nie skakało. To była po prostu dobra książka, bo Teherach pisze świetnie i świetnie konstruuje zdania i konstruuje fabułę. Jednak po prostu to było statyczne. To po prostu było w jakiś tam sposób, można powiedzieć, nudnawe. I to w pewien sposób przeraża, bo co ona zrobi w ostatniej części? Bo ja znam tą autorkę i ja wiem, że ona musi dowalić i ona musi nam serca zniszczyć, bo zniszczyła serca na koniec trzeciej części, zniszczyła serca na koniec czwartej części, niszczyła serca przez całą trylogię i całą czwartą część. Więc czemu ta część jest tak średnia? Czemu ona nam nie niszczy serca? Czemu ona jest tak prosta? Czemu ona daje taką wielką nadzieję na świetny finał? Na taki finał, który będzie cudowny i wypełni nasze serca miłością. I ja wiem, że autorka jest taka, że ona na pewno napisała tą, kurde, szóstą część, finał całej serii, napisała tak, że jej po prostu zryje banie. I na pewno zabije wszystkich. I jak ona tak zrobi, to ja po prostu będę ryczeć i będę to przeżywać. Więc słuchajcie, że z Defy Me jestem średnio zadowolona, ale wiem, że mogę liczyć na tę autorkę i wiem, że po prostu w finałowej części, w szóstej części, ona zrobi coś tak świetnego, tak dobrego, że to mi zryje mózg. A jeżeli tak nie zrobi, to znaczy, że coś się zepsuło z tą autorką, w co wątpię, ponieważ ostatnie książki naprawdę miała świetne. Przy tym mówię właśnie Everage Expanse of Sea, czyli Aloes, który był świetny, który mega polecają laski, poleca Karolina Skombuk, a ja jeszcze nie przeczytałam, ale mam, więc przeczytam. No i ogólnie wiem, że ona jest w dobrej formie, więc musiała mieć powód, by napisać taką książkę.
I to jest okropne, że ją usprawiedliwiam, że napisała średnią książkę, ale ja wiem, że ona ma powód, bo ta książka jest świetnie napisana i uwielbiam tych bohaterów i po prostu kocham tą fabułę i kocham ten świat, który stworzyła i wiem, że mogę na nią liczyć w kolejnej po prostu finałowej części i ona mi tam zryje mózg, zryje banie i będę ryczeć jak głupia i rzucać książką o ścianę. Tyle o The Fine. Przejdźmy sobie do A Kingdom of Copper. I mówiąc o Kingdom of Copper, to pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest to, że ta książka jest bardzo gruba. Ona ma chyba 700 stron, słuchajcie, 700. I zaraz wam powiem, nie, 600. Ma 600 stron, jest mega gruba, jest piękna, bo widzicie, jak ona się lśni. Cudownie pasuje do pierwszej części, do... czekajcie... do City of Brass. One pięknie wyglądają obok siebie, są po prostu piękne. I... czekajcie, odkładam. O. I jeżeli chodzi o Kingdom of Copper, no to jakby... słuchajcie... fufu. A jeżeli chodzi o Kingdom of Copper, to jest to kontynuacja City of Brass. I wiecie o tym, że ja zakochałam się w City of Brass. I wiecie o tym, że to jest książka, którą ja uwielbiam, którą uważam za po prostu książkę moją 2018 roku. Uważam, że to jest po prostu cudo, najlepsza książka fantastyczna, jaką przeczytałam kiedykolwiek w życiu. I Kingdom of Copper to potwierdza. I tak naprawdę mogłabym w tym momencie skończyć recenzję, ale poopowiadam wam trochę i się pozachwycam tym, co zrobiła autorka w drugiej części serii City of Brass. Więc słuchajcie, Daevabad Trilogy, sorry. Ja wam troszkę streszczę, o co chodzi w tej książce, bo może nie oglądaliście recenzji City of Brass, więc troszkę wam streszczę, jak to wszystko wygląda. Więc mamy tutaj taki świat, który jest... Arabią Saudyjską, można powiedzieć. To jest świat arabski, jednak to jest świat arabski z XVIII wieku mniej więcej. Nasza główna bohaterka pochodzi z Kairu i posiada pewne takie moce i dzięki tym mocom ona czasami potrafi uleczyć ludzi. Jednak ona w związku z tym, że wychowywała się na ulicach Kairu, dochodzi do wniosku, że ona będzie robić troszkę takie szemrane interesy i na przykład robi takie msze, takie arabskie msze i zwraca się do bogów i udaje, że ci bogowie leczą na przykład ludzi i tak dalej. No i ogólnie wciska im kity. Wciska im po prostu kity, żeby zarabiać na tym siano. No i zarabia sobie na tym siano, zarabia sobie na tym dużo hajsu, no ale w pewnym momencie, pewnego dnia, robiąc jedną taką mszę, ona, taki rytuał bardziej to jest niż psza, taki rytuał, ona wzywa pewnego boga, pewnego dżina. I ten dżin się zjawia z niewiadomych powodów. I w tym momencie odkrywa, że istnieje taki świat, którego ludzie normalnie nie widzą, który odgradza od siebie dżinów i w tym świecie właśnie żyją sobie dżinowie, mają swojego władcę, dzielą się na pewne ugrupowania i ona do tego świata dżinów trafia, ponieważ jest w połowie dżinem i dlatego potrafi leczyć ludzi. No ale trafia do tego świata razem z właśnie z tym dżinem, w którym... pomiędzy nią a nim wybucha pewien romans, ale jednak to jest kompletnie sprawa, nawet pięciorzędna, nawet nie drugorzędna. To jest po prostu pięcioplanowy wątek, na który my kompletnie nie zwracamy uwagi czytając książkę. No chyba, że tak jak ja, jaramy się po prostu tym dżinem i jesteśmy w niebo wzięci, jak on się pojawia. No i z drugiej strony mamy też syna władcy dżinów i ten syn ma troszkę inne poglądy niż władca dżinów i chce troszkę w innym kierunku pokierować światem dżinów. No ale przechodzimy sobie do tego, że tak zaczyna się pierwsza część. To jest mniej więcej to, co się dzieje w pierwszej części. Nasza główna bohaterka wyrusza do świata dżinów, a w drugiej części już ona jest w tym świecie dżinów. I dzieją się bardzo, bardzo specyficzne rzeczy na koniec pierwszej części. Bardzo takie rozrywające serce, bardzo takie niszczące kompletnie nasze pojęcie o tym świecie, pojęcie o bohaterach, o tym, jak może się ta książka skończyć. No nie przewidujemy tego, jak to się może zakończyć. I w drugiej części mamy 10 lat później. Chyba 10 albo 7. Jakiś dłuższy taki okres czasu później. I... nasza główna bohaterka stara się cały czas przeciwstawić władcy, ma swoje właśnie poglądy, których broni. Ja nie chcę wam za dużo zdradzać, bo to zdradzę wam zakończenie. No ale powiem tak, że po prostu nasza trójka bohaterów, która była w pierwszej części, pojawia się też w drugiej części, jednak każdy z nich rozwija się w kompletnie innym kierunku. I tutaj już w ogóle w tych kierunkach, w których oni idą, to co się z nimi dzieje, jak oni się rozwijają, jak oni zmieniają poglądy, jak oni kompletnie w takich kierunkach idą, w których ja nie podejrzewałabym, że może się człowiek tak pozmieniać przez
przez po prostu książkę, przez jedną właśnie, przez ten okres czasu w książce, przez ten świat, przez to, co się tam dzieje. No ogólnie ja uwielbiam autorkę, uwielbiam tą serię właśnie dlatego, że to nie jest typowa fantastyka. Ponieważ ten świat jest fantastyczny, ale to nie jest w nim najważniejsze. Nie najważniejsze są te moce, nie najważniejsze są jakieś tam bitwy. Najważniejsze jest właśnie to, jak oni wszyscy tak bardzo politycznie planują i nie zdradzają nikomu swoich planów. I później te plany wchodzą w życie i widzisz, i później jak tak się cofasz umysłem, to widzisz, jak ta cała machina cały czas ona działała. I to jest świetne, bo autorka pokazuje tym, że jest po prostu mega inteligentna i potrafi mega dobrze rozplanować sobie fabułę. I ja jestem po prostu zakochana, tak jak byłam w pierwszej części, jestem też zakochana w drugiej części, w zakończeniu drugiej części, które jest po prostu mind-blowing, w tym jak rozwinęły się charaktery, w tym w ogóle jak rozwinął się mój ukochany Dara, który już nie może być moim ukochanym Darą. I o to chodzi, że zmieniła kompletnie moje postrzeganie tego charakteru, zmieniła kompletnie postrzeganie moje tej postaci. I ja się boję, co ona zrobi w trzeciej części, ja się boję, jak ona to rozwinie, ja się po prostu boję, że to już nie będzie moja ukochana postać. Co ja wtedy zrobię? To jest mój mąż, to jest jeden z moich mężów, jak to jest w ogóle możliwe? Teraz to Ali jest moim mężem i co teraz? Więc ja jestem zniszczona, moje serce zostało zniszczone na milion kawałeczków, rozbite kompletnie. Nie wiem, co się będzie działo w trzeciej części, nie mam pomysłu, tak samo jak kończyłam pierwszą część, nie miałam pomysłu, co się będzie działo w drugiej. Rozwój jest cudowny w fabuły, cudowny świata, cudowny po prostu charakterów, wszystko mi się tam pasuje, wszystko mi zazębia, wszystko po prostu jest świetne. I autorka kolejny raz udowodniła, że jest mistrzynią, po prostu mistrzynią, więc ja... Cieszę się, że sięgnęłam po City of Brass, bo jak pamiętacie lub nie pamiętacie, jeżeli nie oglądaliście filmiku, to ja sięgnęłam po City of Brass dlatego, że po prostu miała świetne, ta książka miała świetne oceny na Goodreadsie, ja nie wiedziałam dlaczego, a miała świetną okładkę, świetny opis i mówię, dobra, przeczytam, no i przeczytałam i jestem w niebo wzięta i jest to najlepsza książka, jaką czytałam ever. I Kingdom of Cooper też jest jedną z najlepszych książek, jakie czytałam. W ogóle ta seria jest świetna, piękna, cudownie oprawiona, cudownie zrobiona, cudownie napisana. I am in love. Po prostu. I I love it. I uwielbiam autorkę, uwielbiam tę serię i czekam na trzecią część. Więc... Słuchajcie, jeżeli chodzi o Kingdom of Cooper i Defy Me, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam powiedziałam dogłębnie, co myślę na temat tych dwóch książek, chociaż mówię krótko, ponieważ ten filmik powinien mieć około 10 minut, a wiadomo, że będzie miał więcej, bo mówię o dwóch książkach. Więc mam nadzieję, że więcej filmików teraz się będzie pojawiać z książkami angielskimi. Będę mówić też o Vicious od V.E. Schwab i o A Very Large Expanse of Sea, czyli o Aloes, o Teherach Mafii, jak już przeczytam. Więc czekajcie, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje u mnie na bieżąco, to wbijajcie do mojego Instagrama lub Facebooka, ponieważ tam informuję was na bieżąco, co czytam, czy też co robię. Więc mam nadzieję do zobaczenia i na razie!